Jest z nami bramkarz Rakowa Tomasz Loska, który niedawno został tutaj wypożyczony do klubu z Limanowskiego. Jak ocena tego dzisiejszego spotkania? Na pewno cieszy połowowe zwycięstwo. Gdy to spotkanie się kończyło, to chyba już myślami bramkarz jest przy rzutach karnych. Nie chodzi o to, że ciągle, że byłem już myślałem przy rzutach karnych. Ja myślę na bieżąco i każda następna akcja musi być analizowana i myślę o tym, żeby zrobić jak najlepiej w najbliższej sytuacji. A rzuty karne to była drugorzędna sprawa, no i jakiś tam efekt nieszczelenia bramki w dogrywce, no ale udało nam się, widać, że mamy drużynę, każdy walczy jeden za drugiego i wydaje mi się, że jest to dobry prognostyk, wygrana w tym pucharze i myślę, że będzie dobrze. Po raz pierwszy ja widziałem taką determinację i wolę walki, przede wszystkim w rundzie wstępnej Pucharu Polski, bo w poprzednich latach odpadaliśmy bardzo szybko, a widziałem wszystkie te mecze pucharowe. Przez Puchar Polski można zaliczyć naprawdę bardzo fajną przygodę, bo teraz jest już Chrobry Głogów, a później furtka już jest otwarta. Znaczy tak, my traktujemy każdy mecz poważnie, nie ma mowy o odpuszczaniu jakiegoś meczu czy coś, bo to w ogóle nie wchodzi w grę. Liczy się najbliższy mecz. Teraz była Wisła Puławy, za chwilkę będzie Chrobry Głogów, potem będzie Liga, każdy kolejny mecz, na każdym meczu się skupiamy tak samo i każdy jest tak samo ważny, chcemy wygrywać, zdobywać punkty, zawsze najlepiej 3 i dążyć w kierunku awansu. Kilku bramkarzy było tutaj pod lupą działaczy i sztabu szkoleniowego, jednak zdecydowano się na ciebie. Długo trzeba było cię namawiać tutaj na grę w Rakowie? Nie, Raków był bardzo konkretny i to też miało wpływ, bo ja lubię solidność, konkretność i tutaj mi to zaimponowało. Także też mam jakieś ambicje i wydaje mi się, że w tym klubie można zrealizować swoje jakieś cele i myślę, że to był dobry wybór. Jakbyś mógł kibicom opowiedzieć, gdzie zaczynałeś przygodę z piłką nożną i gdzie grałeś do tej pory? Zaczynałem w drużynie Tempa Paniówki, to jest klasa okręgowa grupy zabrzańskiej. Tam grałem w juniorach, bo miałem 8, 9, 10 lat, potem przeniosłem się do juniorów Gwarka Ornatowice, to jest pierwsza drużyna w czwartej lidze. Później potoczyło się tak, że poszedłem na roczne wypożyczenie do GKS-u Tychy. No i musiałem wrócić do Ornatowic po tym roku, ponieważ tam w tych Tychach się nie dogadaliśmy i potem Górnik Zabrze zdecydował się mnie wykupić i kontynuowałem tam swoją przygodę, no i teraz dążę do tego, żeby dojść jak najwyżej. Jak widzisz ten zespół, na jakim etapie przygotowań się czujecie teraz? Jeszcze do ligi troszeczkę czasu jest, na pewno to nie jest ta forma jeszcze z wysokiego pułapu. No na pewno ciężko pracujemy, no przed chwilką przyjechaliśmy z obozu, duże obciążenia są, jeszcze z nich tak w sumie nie zeszliśmy i w przyszłym tygodniu też, z tego co wiem, to ciężko będziemy trenować, także jeszcze przygotowujemy się do ligi, do sezonu, no i też będziemy się skupiać na pewno na przyszłotygodniowym meczu pucharowym. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.